Spotkanie z bajką polską, Jerzy Ficowski, baśnie cygańskie. O cudownym ptaku. Był sobie młody cygan, który bardzo lubił ptaki. Robił dla nich śliczne domki, żeby miały w zimie przytulne i ciepłe schronienie. Powiesił sporo takich domków na skraju lasu. Resztę wziął na plecy, aby je sprzedać w mieście wielkim panom. Ale nikt nie chciał kupować ptasich domków. Słudzy pewnego pana rzekli cyganowi: nikt nie potrzebuje twoich domków. Możesz nimi napalić w piecu, albo sprzedawaj je samym panom. Gdybyś robił klatki, to co innego. I nasz pan, i inni panowie chętnie kupowaliby je od ciebie. Wrócił cygan do lasu, głodny i bez grosza. Każą mi robić klatki, powiedział ptakom. A ja nie chcę sporządzać więzień dla was. Co robić, skoro domków nikt nie chce kupować? Rób klatki, powiedziała sikora, z których łatwo wyfrunąć na wolność. Z boku każdej klatki zrób takie pręciki, aby je można było leciutko odsunąć dziobkiem. Dziękuję ci za radę, powiedział cygan i zabrał się do robienia klatek. Kiedy już zrobił 10, poszedł do miasta, aby je sprzedać. Od razu w pierwszym domu, do którego cygan zapukał, panowie i panie kupili wszystkie klatki. Uradowany cygan kupił za otrzymane pieniądze jedzenie dla siebie i dla leśnych ptaków i zrobił znowu 10 klatek takich samych jak przedtem. Kiedy przyszedł z nimi do miasta, nie sprzedał ani jednej klatki, jeszcze ludzie odpędzali go od drzwi. Dlaczego nie chcecie moich pięknych klatek? Zapytał cygan sługę jednego wielkiego pana. Bo twoje klatki wypuszczają każdego ptaka. I malutkiego myśli królika i dużego gołębia, odrzekł sługa. Cóż miał robić biedny cygan? Udał się w powrotną drogę do swojego lasu i stał naręczem niesprzedanych klatek. Szedł 2 mile, a potem usiadł sobie przy drodze i westchnął, mówiąc te słowa. Jakby to dobrze było, gdybym miał coś do zjedzenia. Tak, jestem głodny. Wtem nadszedł jakiś stary człowiek z siwą brodą. Cygan podniósł się z ziemi i zaczął żebrać. Wielmożny panie, proszę dać głodnemu parę groszy na kawałek chleba. Stary człowiek zatrzymał się i rzekł. Jesteś przecież młody, mógłbyś się wziąć do roboty. Cygan zapłakał i powiedział. Zrobiłem piękne klatki, ale nikt ich nie chciał kupić, bo to są klatki, z których każdy ptak może bez trudu wydostać się na wolność. Nie mogłem przecież robić więzień dla ptaków, klatek zamkniętych na głucho. Spójrz, powiedział stary człowiek. W jednej z twoich klatek siedzi ptak, który da ci wszystko, czego tylko zapragniesz. Spojrzał cygan i zobaczył w klatce przepięknego ptaszka w czerwonej główce, w białych nóżkach i czarnych skrzydełkach. Cygan ucieszył się bardzo i zawołał. Kochany ptaszku, daj mi jeść i pić. W tej chwili zjawiło się jedzenie i picie, dużo pieczonego mięsa, chleba pytlowego, ciastek, słoniny i wina. Cygan był tak zgłodniały, że od razu rzucił się do jedzenia i dopiero kiedy zaspokoił pierwszy głód, przypomniał sobie, że trzeba podziękować staremu człowiekowi. Ten już jednak odszedł. Cygan też z ochotą poszedłby już do domu, ale po drugiej drodze był zmęczony, a po sutym jedzeniu czuł błogą senność i nie chciało mu się wędrować do domu piechotą. Wiesz co, mój kochany ptaszku, że dobry koń by mi się przydał, bo jestem bardzo, ale to bardzo zmęczony. Natychmiast zjawił się znikąd piękny koń, a cygan dosiadł go i rzekł znowu. Kochany ptaszku, chodzę obdarty, nie mam żadnego porządnego ubrania. W okamgnieniu zjawiło się ubranie, w które cygan zaraz się przebrał i pomyślał sobie. Ruszę w świat. Cóż mam robić w domu? Po co miałbym wracać do mojego lasu? Wszystkie ptaki dostały już ode mnie domki, a ja sam mam już wszystko, czego mi trzeba. I ruszył w świat. Jechał na szybkim koniu, aż dojechał do wspaniałego pałacu, w którym mieszkał książę nad książętami. Zeskoczył cygan z konia, siadł pod murem zamkowym i wypuścił cudownego ptaka, aby pofruwał i rozprostował sobie skrzydełka. Ptak odezwał się do cygana. Czego chcesz? Czego pragniesz? Powiedz, a ja wszystko spełnię. Nic mi nie potrzeba, powiedział cygan. Dobrze mi. Ciepło i syto, mam cały świat do wędrowania. Nie potrzebuję nic więcej, tylko przespać się chcę nieco, ale sum nie musisz ptaszku sprowadzać do mnie. Sam przyjdzie. Rzekłszy te słowa, cygan położył się na trawie i usnął. Wtedy z zamuru wyszedł na palcach sługa książęcy, który z ukrycia wszystko widział i słyszał. Ostrożniej na palcach, aby nie zbudzić cygana,
podszedł bliżej i szepnął do cudownego ptaka, wyciągając przed siebie czapkę. Daj mi dwie garści złota i garść brylantów. Ledwo wyrzekł te słowa, a czapka napełniła się złotem i brylantami. Sługa odbiegł czym prędzej z tymi skarbami, aby je schować w swoim silniku. Brylanty świeciły jednak takim blaskiem, że książę i księżna dostrzegli je z daleka. I choć sługa starał się przenieść je ukradkiem i niepostrzeżenie, zatrzymali go i kazali mu odeskę. Potem rozkazali pojmać cygana i odebrać mu cudownego ptaka. Przyda się nam ten ptaszek, rzekła księżna. Zażądamy, aby wyczarował nam trochę szczerego złota i pokrył nim dach naszego pałacu, bo kawki pokradły nam prawie wszystkie złote dachówki i deszcz przecieka do twojej komnaty, mój mężu. Tak, bardzo się nam przyda ten ptak cudowny, potwierdził książę. Jest bardzo podobny do naszej cyganki, którą uwięziłem rok temu. Z pewnością cyganka zaufa mu i wyzna tajemnicę cygańskich skarbów. Zdobędziemy je i będziemy jeszcze bogatsi. Słudzy przyprowadzili cygana przed oblicze księcia. Ale kiedy próbowali wydrzeć mu klatkę, cudowny ptaszek zmalał w okamgnieniu, poszarzał, kolory jego znikły i stał się bardziej niepozorny niż zwykły wróbel. Na próżno książę i księżna zażądali odeń, przeróżnych skarbów i cudowności. Ptak nie dał im nic. Zażądali odeń, przeróżnych skarbów, jakby wcale nie był zaczarowanym ptakiem. Rozgniewał się książę i kazał wtrącić cygankę wraz z ptakiem do więzienia w podziemnych lochach. Kiedy zatrzaśnięto już za nim okute żelazem drzwi, cygan ujrzał piękną dziewczynę siedzącą w kąciku królewskiego więzienia. Włosy miała tak czarne, jak skrzydełka cudownego ptaszka, zęby białe jak jego nóżki, a usta czerwone jak jego główka. Opowiedziała cyganowi swoją historię. Zły książę posłuchał przed rokiem, jak śpiewała w lesie pieśń o cygańskim skarbie. Rozkazał, aby zdradziła mu, co to za skarb i gdzie jest ukryty. Ale ona nie powiedziała mu ani słowa, a zresztą nawet gdyby wyznała tę tajemnicę, nic by mu z tego nie przyszło. Ten skarb cygański to wędrowanie. Zły książę, sam nie wiedząc o tym, odebrał jej skarb największy, wtrącając ją do więzienia. A przecież wędrowanie na nic się książęcą nie przyda. Cygan pokochał dziewczynę od pierwszej chwili i karmił ją pożywieniem wyczarowanym przez cudownego ptaka. Co dzień przychodził do lochów książę i chwytał klatkę. I za każdym razem ptak szarzał i tracił swoją moc czarodziejską, tak że książę musiał zastawiać go w więzieniu wraz z cyganem. Pewnej nocy okute drzwi otworzyły się i do lochu wszedł stary człowiek, ten sam, który kiedyś podarował cyganowi cudownego ptaka. Jestem opiekunem wędrówek, rzekł stary człowiek. Jestem opiekunem ptasich lotów i cygańskich włóczęg. Pomagam ptakom i cyganom. Byłem daleko i dopiero dziś dowiedziałem się o tym, że zostałeś uwięziony. Za to, że obdarzyłeś wolnością wielu moich skrzydlatych wychowanków, jesteś wolny. Chodź ze mną. Ale cygan nie ruszył się z miejsca. Spojrzał na siedzącą w kąciku dziewczynę i rzekł. Zostanę z nią. Nie chcę, żeby była tu sama. Mój ptak dawał jej jeść i pić, a bez niego i beze mnie zginie ze smutku i z głodu. Chodźcie razem, powiedział stary człowiek. Kiedy wyszli i obejrzeli się, starego człowieka już nie było. Ruszyli na wspólną wędrówkę, bo kochali się w domu. I za nic w świecie nie rozstaliby się ze sobą. Nadeszła jesień. Wypuścili więc cudownego ptaka, aby mógł odfrunąć przed zimą do ciepłych krajów. Może wiosną powróci do mnie. Ale nawet gdyby nie wrócił, nic im się złego już nie przytrafi. Są zawsze razem i nie ustają w leśnych wędrówkach. A ptaki wskazują im najlepsze drogi i najbezpieczniejsze bezdroże.